Pani coś zgubiła? Tę wstążkę może? Niech pani nie wychodzi. Nie będę z panem rozmawiać. Pan jest bandytą. Nawet bandyta nie zasługuje na samotność. Bandyta to hafieżnik. Rotal. Jak panu nie wstyd? Łatwo jest oskarżać. Ale gdyby pani znała okoliczności... Nie znam i nie chcę znać. Oczywiście. Zawsze to pogarda, potępienie, nienawiść. Co za szaleństwo spodziewać się czegoś innego? Sam pan sobie jesteś winien. Umiem to na pamięć. Powinienem się już przyzwyczaić, a jednak boli. Pozostaje mi tylko muzyka i samotność. Pan kocha muzykę? Gdy nie mam kogo kochać, gdy wszyscy odwrócili się ode mnie, muzyka to jedyne, co mi pozostaje w mojej samotności. I rozwój. Kto powiedział, że jestem przestępcą? Powołania. Myślałem, że kobiety potrafią zrozumieć więcej. To prawda. Ktoś, kto kocha muzykę, nie może być taki całkiem zły. Nie mówmy już o tym. Nikt mnie już nie zrozumie. Dlaczego? Przecież możemy porozmawiać. Byle nie zapomniał się. A może by pani wyszła na parku? Za nic w świecie. No z walką byłoby bliżej. Wykluczone. A więc są w panu jednak pierwiastki do walki? Zniszczone, zdeptane przez społeczeństwo. Społeczeństwo musi się bronić przed takimi jak pan. Odwrotnie. To społeczeństwo uczyniło mnie tym, kim jestem. Ale nawet teraz. Choć jedna bratnia dusza. Choć jedna wyciągnięta ręka. Choć odrobina uczucia. Ale nie, trojenia. Muszę być zły, więc będę zły. Spełnię tę rolę, którą mi wyznaczono. Nie trzeba tracić nadziei. Za późno. Nigdy nie jest za późno. No to może pani wyszła na walkę? Psst! Mój mąż. Sierzy się obudzi. Do widzenia. Dokąd? Do lasu. Ale mieliśmy porozmawiać. Nie, nie wolno mi pani narażać. Dlaczego, jeżeli będziemy mówili ciszej? Ciszej się nie da! Niech pan poczeka. Nie, nie zbyt moją formą do końca. Jestem stracony. Jedną chwileczkę. Nienawidzę pani. Za co? Czy zrobiłam panu coś złego? Tak. Krzywdzi mnie pani. Jak mam to rozumieć? Przywraca mi pani nadzieję, lecz potem nastąpi rozczarowanie i będzie mi jeszcze gorzej, samotniej, boleśnie. Jeżeli nie mieć nadziei, pani ze mną nie gra. A teraz to pani mnie krzywdzi takim posądzeniem. No, to jest okrutna zabawa. Nie ufa mi pan? Więc nienawidzę pani podwójnie. Budząc we mnie nadzieję, która nie będzie spełniona, budzi pani moją nienawiść. Więc nienawidzę pani. Za to, że muszę pani nienawidzić. Podczas gdy... Podczas gdy co? Nie, czas nie. Na śmiało, niech pan powie. Podczas gdy cisną się inne uczucia. Jakie? Nie wolno ich nas. Dlaczego? W każdym razie uczucia całkiem przeciwne do nienawiści. Ach. Pan męczy sam siebie. Gdyby pan miał do mnie choć... Trochę zaufanie. Zaufanie. Miałem je kiedyś. Byłem ufny, otwartym misem. Lecz świat oduczył mnie zaufania. Powiedziałem sobie nigdy więcej. To nie moja wina, a pan mnie oskarża. Żeby mieć zaufanie, trzeba mieć minimum dowodów na to, że mieć je można. Wtedy to nie jest zaufanie, lecz pewność. Nie mówię o pewności. Mówię o podaj znak, słowo, czymś drobnym. Na przykład? Na przykład, gdyby zechciała pani zejść niżej. O, co to nie? Poproszę, pani mi nie ufa. Chyba mam powody. Pani się nie boi.
zajmuje pan dalszym ciągu. Lecz przyzna pan, że w mojej sytuacji... Czekaj, Nadzieja. Dobrze, ale nie za blisko. Czy teraz pan mi ufa? Trochę. Tylko trochę. Ma pan taką okropną opinię. Pani się nie boi, więc pani mi nie ufa w dalszym ciągu. To prawda, ale ja również potrzebuję znaku, jeśli nie dowodu. Dobrze, więc zna pani więcej niż znak. Ma pani dowód, że może mi pani zaufać całkowicie. Wątpię, czy jest to możliwe. Oto wstążkę, którą pani zgubiła, muszę mnie związać. Związać pana? Tak. Musimy związać ręce. Wtedy nie tylko będzie pani zupełnie niebezpieczna, ale ja będę całkowicie bezbronny. Oddaję się pani sobie. Czy może być większy dowód zaufania? Sama nie wiem. Prze. Nie. Pani rezygnuje? Wstążka to za mało. Potrzeba mi większej gwarancji. Więc proponuję, żebyśmy poszli do mnie, w domu mam kajdany. Naprawdę? Kajdany. Łańcuch. Powrozy. A nawet dyby. Pozwoli się pan związać? To jak barany. Zwiążę mnie pani od góry do dołu i na okręt. No, będę zupełnie związany. Czy to daleko? No, w lesie, tuż, tuż. Dobrze. Tylko rzucę coś na siebie. Musi pani? Ach, to nie potrwa zbyt długo. Wolałbym nie czekać. Zaraz wracam. Oh.